panie prezesie, dzięki wam Olsztyn stanie się jeszcze bardziej zielony, będzie nam lżej wszystkim mieszkać w Olsztynie, powietrze będzie czyste, a to wszystko właściwie dzięki wam, dzięki waszym pieniądzom. Dlaczego to robicie? No, dziękuję bardzo za pytanie, już tam pan redaktor odpowiedział częściowo. No to jest przede wszystkim, żeby Olsztyn, żeby nasi mieszkańcy mieszkali, pracowali w środowisku, które jest bardziej zielone. Tak naprawdę są tutaj trzy aspekty. Pierwszy aspekt to jest zakończenie naszej inwestycji z lat 2004-2006, gdzie właśnie z tej strony Olsztyna zbudowaliśmy Zakład Produkcji Mieszanek i Centrum Logistyczne i naturalnie było, że pewnego dnia ta obwodnica zostanie połączona z jednym z wyjść z naszego zakładu. Tych wyjść mamy kilka, w tym było jedno od strony ulicy Sprzętowej, czyli tak naprawdę i ciężarówki, i samochody osobowe przejeżdżały przez Olsztyn. Z otwarciem tej bramy to się zmienia. W tej chwili cały ruch, to jest prawie 4,5 tysiąca pojazdów miesięcznie, będzie bezpośrednio kierowany na obwodnicę. Oczywiście dla nas też jest to wygodniej, tak? Wygodniej, bo to jest i szybciej, i sprawniej, ale przede wszystkim dla Olsztyna to jest mniejsze obciążenie dróg, to jest mniejszy hałas, to jest też na pewno mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Panie prezesie, jesteście znani jako firma z różnych działań społecznych. To się wpisuje właściwie w taką waszą strategię istnienia w Olsztynie, bo to jest działalność charytatywna, działalność proekologiczna. Skąd się bierze to takie wasze zaangażowanie jako firmy? No, model nasz biznesowy, tutaj mówię o modelu Grupy Michelin, to jest równowaga. Równowaga między biznesem, równowaga między pracownikami, ludźmi, no i przede wszystkim to jest równowaga ze środowiskiem. My to nazywamy planeta, czyli odpowiedzialnością naszą jest zarówno wspieranie wielu inicjatyw, które się pojawiają w społecznościach lokalnych, mamy programy wolontariatu, ale też dbałość o środowiska i to jest część jednego z wielu programów, które realizujemy w tej chwili w Olsztynie, w naszym zakładzie. To jest chociażby kontynuacja zmniejszenia zużycia wody przemysłowej z Wadonga. To jest między innymi budowa nowej ciepłowni, która nie będzie wykorzystywała węgla. To jest prowadzenie floty samochodów elektrycznych w zakładzie. To jest chociażby wywóz tirów, naczep na transportem kolejowym. To jest wiele elementów, mógłbym o tym mówić bardzo dużo i mam nadzieję, że to nie są ostatnie nasze inicjatywy. Panie prezydencie, jakie znaczenie dla mieszkańców Olsztyna ma otwarcie tej drogi dojazdowej do Michelina? Na pewno bardzo znaczące i duże, bo przecież wcześniej wszystkie samochody, które obsługiwały i obsługują fabrykę Michelin, jeździły przez miasto. Dzięki wcześniej wybudowanej obwodnicy, dzięki również zmodernizowanych czy wybudowanych nowych drogach przez samorząd Olsztyna, przypomnę Towarowa, Pstrowskiego czy Płoskiego. Dzisiejsza inwestycja, która zostaje oddana przez Michelin, uzupełnia to wszystko. Znaczenie to, o które pan redaktor zapytał, jest dla nas niezwykle ważne. Uwolniony jest Olsztyn od tirów, które w tym wypadku mówimy, obsługują fabrykę Michelin, które dzięki powiązaniu tych wszystkich inwestycji rzeczywiście nie będą nam utrudniać jakiejkolwiek komunikacji. Dziękujemy za tę inwestycję. Na pewno mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale fabryka Michelin, która tak prężnie i dynamicznie się rozwija, na pewno jest ważnym przedsiębiorstwem w naszym mieście, bo przecież zatrudnia prawie 5 tysięcy osób, daje miejsca pracy dla naszych mieszkańców, dla również mieszkańców powiatu olsztyńskiego i cieszymy się z tego, że taka fabryka w naszym mieście jest. Panie dyrektorze, czemu postawiliście w czasie otwarcia drogi te dwa samochody? Co one symbolizują? Ten otwieramy nowa brama jest dużo konektowana na środowisko i samochody elektronicznie też są sygnał Michelin do my dbamy o środowisko, miasto, nasze pracownice i całe środowisko, ten fabryka. I nasza pomysł od ten samochody elektronicznie był, my dajemy szansę zewnątrz fabryka, ale tylko wewnątrz fabryka, to nasze pracownice mogą używać ten samochód elektrycznie. To jest bardzo widoczne, to Michelin dbaje o środowisko miasto. I ta konekcja, dlaczego ten samochód są tutaj dzisiaj, to jest normalnie, dlaczego
cała ta konekcja na nową obwodnicę to mniej auto i mniej tir w miasto i to będzie pomagać mieszkańców w Olsztynie, nasze pracownicy, dlaczego oni mieszkają w Olsztynie i oczywiście samochody elektroniczne mają bezpośrednio ten sam pomysł, to Michelin dużo, dużo zrobi uwagę na ten środowisku. Znaczy, jeżeli dobrze zrozumiałem, te samochody służą do komunikacji wewnątrz fabryki, tak? Dla waszych pracowników. My używamy na wewnątrz fabryki, ale też dajemy szansę, do naszych ludzi mogą używać na zewnątrz fabryka. Na przykład mamy kilka wolontariatów razem z miasto, gdzie ludzie współpracują z szpitalów, przedszkole, szkoły i na tę okazję oni nie muszą jechać swój samochód, oni mogą używać samochody elektrycznie i to jest pokazane dobrze dla ludzi i też sygnał do samochodu elektrycznego możemy więcej używać też w sposób prywatny. Drodzy Państwo, dzisiejsza uroczystość poświadcza dwie bardzo ważne rzeczy dla mieszkańców Olsztyna, ale też i dla mieszkańców regionu. Po pierwsze, jak ważne są drogi, nowe drogi, jak ważne są obwodnice dużych miast, jak one generują nowe firmy, które się rozkładają przy olsztyńskiej obwodnicy, ale też jak pomagają redukować zanieczyszczenie powietrza i to wyprowadzenie samochodów z ulic Olsztyna. To pierwsza ważna rzecz, a druga nie mniej ważna, a może nawet i troszeczkę ważniejsza. Otóż Michelin jest to bodajże chyba największy pracodawca w naszym regionie, ale jest to przede wszystkim firma, która produkuje świetne opony. Jest to także firma, która udziela się społecznie, odpowiedzialna społecznie, firma, która działa charytatywnie, firma, która jest bardzo proekologiczna i drodzy Państwo, można powiedzieć jedno, że po prostu dobrze jest mieć takiego sąsiada.